Witajcie na kanale Pociągi. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam historię pierwszej polskiej fabryki lokomotyw Fablok. Omówimy sobie, jakie lokomotywy stworzyli, do jakich krajów trafiały polskie wyroby oraz ile łącznie lokomotyw udało się wyprodukować i skąd wzięła się nazwa Fablok. Jak firma przetrwała okres II wojny światowej. Będzie naprawdę ciekawie, tak więc zapraszam Ciebie na film. Sponsorem dzisiejszego filmu jest najlepsza strona w internecie, Letyshops. Zapewne każdy z Was posiada stary telefon, laptop bądź jakąkolwiek inną elektronikę, którą już czas wymienić. Z pomocą przychodzi nam Letyshops, które przygotowało dla Was ogromne cashbacki właśnie na elektronikę. Sięgają one nawet 6% zwrotu pieniędzy na konto. Jak skorzystać z tej promocji? Jest to bardzo proste. Wystarczy, że skorzystacie z linku w opisie, klikniecie na kartę sprzęt elektroniczny i przechodzicie do sklepu, który Was interesuje. Ja skorzystam z oferty Media Expert, gdyż mają szeroki wybór elektroniki. Telefon to nieodzowna część naszej codzienności, ale fajnie, jeśli kupując telefon, możemy część pieniędzy zaoszczędzić. Kupując przykładowo Samsunga S20 FE, możemy otrzymać 40 zł cashbacku na konto i wydać to chociażby na fajne etui do telefonu czy inne akcesoria. Telefon ten już jest przeceniony i oferuje dobre parametry, a Wy dzięki Letyshops oszczędzacie jeszcze więcej. Tak więc nie pozostaje nic, jak skorzystać z wtyczki Letyshops, do której link znajdziecie w opisie. Gorąco Was do tego zachęcam, bo sam korzystam i zbierając takie mniejsze kwoty, może wyjść z tego naprawdę spora suma. Oczywiście znajdziecie też inne sklepy z cashbackami, takie jak Emping, Play czy Samsung, gdzie również możecie sporo zaoszczędzić. Pierwsza fabryka lokomotyw w Polsce, Fablok, została założona w roku 1919 w Chrzanowie. W okresie przedwojennym w Fabloku zostało wyprodukowanych wiele typów parowozów normalnych, jak i wąskotorowych zarówno dla PKP, jak i również różnych zakładów przemysłowych. Jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej podjęto się produkcji spalinowych lokomotyw oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych, ale i również wagonów motorowych. Po roku 1945 nadal rozwijano produkcję parowozów, a potem również i spalinowych lokomotyw o mocy od 40 koni mechanicznych do nawet 1200 koni mechanicznych. Do tego czasu fabryka wyprodukowała łącznie ponad 10 tysięcy parowozów i lokomotyw spalinowych. Ciekawostką jest to, że kolonia Fablok jest jedną z części osiedli Chrzanowa, w którym to znajduje się owa fabryka. Obecnie zabudowę tę tworzą stare kamienice oraz domki bliźniacze z lat 30. XX wieku oraz bloki mieszkalne z czasów PRL. Znajdziemy tam również zespół szkół. Sama spółka została założona 20 maja 1919 roku przez inżynierów Piotra Drzewickiego, Stanisława Karłowskiego, Władysława Jechalskiego oraz Leopolda Wielszcza. Współpracowali oni wówczas z Bankiem Małopolskim i Bankiem Handlowym. Postawiono wówczas na nazwę Fablok. Skąd się ona wzięła? Jest to połączenie słów fabryka lokomotyw, a dokładniej ich pierwszych trzech liter, co daje nam słowo Fablok. Status spółki został zatwierdzony przez ministra przemysłu i handlu oraz ministra skarbu państwa w roku 1919 dnia 22 maja. Rok później została podpisana umowa z rządem na dostawę 1200 lokomotyw przez 10 lat oraz dokonano zmiany nazwy na pierwsza fabryka lokomotyw w Polsce SA, zakłady w Chrzanowie. W roku 1920 dokonano kolejnych inwestycji, a mianowicie zakupu gruntów od gminy i rozpoczęcie budowy zakładu. Same maszyny do produkcji sprowadzano ze Szwecji. Jednak aby jak najszybciej rozpocząć produkcję, gdyż liczył się każdy dzień, podjęto wtedy się współpracy z austriacką fabryką Steck, w której to została opracowana dokumentacja pierwszego polskiego parowozu o oznaczeniu TR-21. Przez 3 lata od roku 1921 udało się wybudować dział montażowy, mechaniczny oraz kuźnię. Zakłady Fablok nie miały własnej kotlarni i kotły dostarczał w zewnętrzny zakład Fitner i Gamper Sosnowca. A już w 1922 roku w kwietniu przekazano do PKP pierwszy parowóz wyprodukowany z pomocą podzespołów austriackich, a dokładniej mowa o modelu o oznaczeniu TR-2119.
Już 2 lata później, w roku 1924, powstał pierwszy parowóz całkowicie wyprodukowany z polskich części. Miał on oznaczenie TR-2137, a w listopadzie 1925 roku liczba wyprodukowanych maszyn przekroczyła liczbę 100. W roku 1927 liczba ta wzrosła do wyprodukowanych 200 parowozów, a w tym samym roku fabrykę odwiedził prezydent Polski, pan Ignacy Mościcki. Przed wojną prężnie działała również produkcja parowozów wąskotorowych, gdyż wyprodukowano łącznie 74 sztuki, a od 1931 roku rozpoczęto produkcję parowozów, które miały trafić na eksport, głównie na licencjach zachodnich. Lokomotywy eksportowano m.in. do Bułgarii 13 sztuk, do Maroka 12 sztuk, ZSRR 19 sztuk oraz na Łotwę poszło 9 sztuk. Przed wojną powstało łącznie na eksport 53 lokomotywy, w tym 25 wąskotorowych. W biurze konstrukcyjnym w roku 1930 powstał całkowicie polski projekt parowozu PT-31, który miał trafić do polskich kolei do ciągnięcia dalekobieżnych pociągów pośpiesznych. Głównym projektantem był Kazimierz Zembrzuski. Zakład szybko z projektu przeszedł do produkcji, bo już w roku 1932 pierwsze parowozy opuściły fabrykę, a do wybuchu wojny w Polsce powstało blisko 100 tych parowozów. Kolejnym ciekawym projektem inżyniera Zembrzuskiego był parowóz PM-36, zrealizowany w roku 1937 w wersji aerodynamicznej oraz w wersji tradycyjnej. Zdobył on złoty medal dla Polski na Wystawie Światowej Sztuki i Techniki w Paryżu w roku 1937. Parowóz ten dostąpił zaszczytu prowadzenia składu o nazwie Nord Express z Moskwy do Paryża na odcinku Kutno z Bąszyń w roku 1939. Ciekawym projektem były również wagony motorowe, czyli tak zwane lukstorpedy dla obsługi Warszawa-Kraków oraz Kraków-Zakopane i lokomotywy elektryczne serii EL-100, które miały obsługiwać warszawski węzeł kolejowy. Pracowano w tym czasie również nad projektem lekkiego pociągu pośpiesznego OLP-118 w kształcie aerodynamicznym. Był on złożony z parowozu i 4 wagonów napędzanych 4-cylindrowym silnikiem przeciwbieżnym. Jednak niestety projekt ten został odrzucony przez Ministerstwo Komunikacji, które to miało inne plany z rozwojem polskich kolei. W roku 1932 powstał 500. parowóz w zakładach Fabloku. Roczna produkcja sięgała w latach 30. nawet 100 lokomotyw wszystkich podtypów. Przyszedł niestety okres II wojny światowej, a fabryka została przejęta jako filia niemieckich zakładów Hersel-Sochn w Kassel i otrzymały nową nazwę. Wtedy to fabryka budowała lokomotywy dla Niemców, głównie na podstawie otrzymanej dokumentacji. Podczas całego okresu wojny wyprodukowano 526 parowozów normalnotorowych, a po zakończeniu wojny powstał pierwszy parowóz w roku 1945 w lutym, gdzie dla DOKP Kraków wyprodukowano TY-42, a w roku 1947 Fablok przeszedł na własność państwa. W roku 1951 dokonano zmiany nazwy na Fabryka Lokomotyw imienia Feliksa Dzierżyńskiego. Po zakończeniu wojny do roku 1963 zakłady Fablok wyprodukowało blisko 3600 parowozów, m.in. dla Polski, Albanii, Bułgarii, Chin, Wietnamu czy też Korei. Do roku 1963, kiedy to fabryka zakończyła produkcję parowozów, wyprodukowano około 1500 parowozów normalnotorowych oraz ponad 2000 wąskotorowych. Łącznie ponad 1000 egzemplarzy poszło na eksport. Produkowano wówczas takie lokomotywy jak TY-42, OL-49 czy TKH-49. W roku 1959 świętowano 35-lecie produkcji lokomotyw oraz produkcję 5000 lokomotywy.
od roku 1947 do roku 1993 w Fabloku powstało ponad 5000 lokomotyw spalinowych, z czego, co ciekawe, 37 trafiło do Maroka. W skład tych lokomotyw wchodziły takie modele jak LS40, LS300 czy SM31. Jednak lokomotywy to nie jedyny produkt Fabloka. Produkowali oni również przekładnie tramwajowe, aparaturę hamulcową czy wozy wiertnicze. A w roku 1977 podobnie doszło do zmiany nazwy przedsiębiorstwa na Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw Boomer Fablok. I tak, do produkcji włączono chociażby koparki mechaniczne czy też żurawie. W roku 1991 przekształcono zakłady Fablok w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. I w latach 90. rozpoczęto produkcję konstrukcji spawanych stalowych na rynek niemiecki. W roku 2003 firma rozpoczęła współpracę w produkcji konstrukcji ram do cystern, jak i podpisano wtedy umowę na modernizację lokomotywy SC44 oraz PKP LHS. W roku 2009 nastąpiło połączenie spółki Fabryka Maszyn Budowlanych i lokomotyw Boomer Fablok oraz Fablok Pracownicza SA. W wyniku tego powstała spółka o nazwie Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce Fablok, spółka akcyjna. Skutkowało to zakończenie procesu prywatyzacji firmy. W roku 2013 niestety sąd w Krakowie ogłosił upadłość firmy, a majątek spółki zakupiła firma Martech Plus z siedzibą w Łaziskach Górnych. Jeśli dotrwałeś do końca tego filmu, zostaw po sobie ślad w postaci komentarza Fablok. A ja dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia. Cześć!